Ewangelia według Marka, 3 rozdział, 16 do 19 wersetu. Powołał ich więc 12. Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Boanerges, co znaczy synowie gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza, i Iskariotę, tego, który go wydał. Czyli mamy wymienionych. Boanerges to znaczy synowie gromu. Ewangelia według Marka, 3 rozdział, 16 werset do 19. Pan Jezus wybrał 12 mężczyzn, aby byli jego apostołami. Jak myślisz, jakich kryteriów wyboru użył? Czy wybrał tylko mężczyzn o dobrych cechach charakteru? Oczywiście, że nie. W przeciwnym razie nie byłoby wśród nich Jakuba i Jana, być może także Tomasza i Szymona Kananejczyka, a już na pewno nie byłoby Judasza Iskarioty. Przyjrzyjmy się jednak krótko temu, czego dowiadujemy się o 12 uczniach w Nowym Testamencie. Na pierwszym miejscu jest Szymon Piotr. Był to człowiek impulsywny, o silnym charakterze, który na początku przeceniał siebie, ale potem stał się pasterzem, który kochał wiernych całym sercem i z oddaniem dla nich pracował. Jego brat Andrzej przyprowadzał do Pana pojedyncze osoby, i kilkakrotnie pojawia się z Filipem, który z kolei namawiał sceptycznego Natanaela, prawdopodobnie Bartłomieja, słowami: pójdź i zobacz. Miał on zobaczyć na własne oczy niezrównaną osobę Pana Jezusa. Jakub i Jan byli mężczyznami o energicznym usposobieniu, stąd takie przezwisko synowie gromu. Boanerges. Wraz z Piotrem należeli do grona zaufanych Pana Jezusa. Mateusz był celnikiem. Tomasz przeszedł do historii jako niewierny lub niedowierzający Tomasz. O Jakobie, synu Alfeusza, Tadeuszu i Szymonie Kananejczyku nie czytamy nic więcej w Nowym Testamencie. Tragiczną postacią jest Judasz Iskariota. Był kimś, kto bardziej kochał pieniądze niż Jezusa, do którego nigdy nie zwracał się per Panie. Pod koniec Ewangelii czytamy słowa, które wskazują na jego koniec. Jego koniec to wieczne potępienie.